Lipsk, ulica Pragerstrasse. Co tu może być? Krematorium miejskie? Ze starym cmentarzem? Nie. Może deweloperka nowa? Po drugiej stronie. Alejka. Też nie. To jest prawdziwy powód mojej dzisiejszej wizyty. Pomnik Narodów. Idzie się ładną alejką. Tam trochę dalej jest remont. Nie można za bardzo wchodzić dookoła. Z daleka to naprawdę robi wrażenie, jak się dojeżdża w to miejsce. A być tu na żywo, to nie jest to samo, co oglądać filmik. Ale to jest widok z tyłu. Z przodu wygląda o wiele lepiej. I zaraz postaram się przejść tam i pozwiedzać jeszcze. Do przodu idzie się ładną alejką. Z każdej strony są drzewa. Fajnie w cieniu. I tak wygląda od góry. Na takim małym wzniesieniu. Dalej droga, która prowadzi z jednej strony do centrum. Taka wylotówka, można by powiedzieć. Fajnie wiaterek wieje, chłody daje teraz. I tu jest chyba najwyżej. Najwyższy punkt. Wieża ciśnień, zdaje się. Zabudowania kolejowe, tramwajowe. A my idziemy sobie dalej. Z trzech stron, z tyłu i po bokach tak samo wygląda. Widać, że tam można na górę wejść. Widać ludzi gdzieś na środku, mniej więcej w połowie. Zobaczę, może mi też się uda. Tak wygląda z przodu. Fajnie, co? Pod kątem. Za blisko. Tak to widać z dołu. Jest dużo wody, muzeum. Robi wrażenie. Na początku bilety się kupuje, a zaraz tam pójdę, kupię. Może uda się wejść do środka jeszcze, na samą górę pozwiedzać. Zobaczymy. Plan samego pomnika. Sam trochę historii. Nawet trafiłem na sesję zdjęciową pary młodej. Dane techniczne. Chyba. A to chyba zdjęcie z muzeum. A to jest widok z przodu. Wszystko mniej więcej w podobnym stylu. Para młoda. I to jest całość. Woda czysta w zbiorniku. Nie to co u nas.
jest na górze, ale ciężko mi go odczytać. Trochę historii. Dwa takie magnesy kupiłem. I teraz muzeum. Można wejść do środka. To jest cała makieta działań wojennych. Robi wrażenie. Na górze są opisy, z każdej strony. Zdjęcia.
momentan davon ausgegangen, dass rund 100.000 Soldaten gefallen sind. Die größten Verluste hat Napoleon zu verzeichnen mit 30.000 Toten. Russland beklagt 22.000 Tote, gefolgt von Preußen, Österreich und Schweden. Zu den Verletzten kann momentan noch keine Aussage getroffen werden. Der offizielle Abschluss der Völkerschlacht fand auf dem Marktplatz statt. Gegen 14 Uhr habe es eine Truppenparade gegeben, bei der sich die verbündeten Monarchen zusammenfanden. Anwesend waren Zar Alexander von Russland, Kaiser Franz von Österreich, Friedrich Wilhelm von Preußen und der schwedische Thronfolger Karl Johann. Und wir schalten jetzt noch einmal zu unserem Außenreporter Christoph Böhme. Dieser befindet sich südöstlich von Leipzig. Christoph, wir haben gehört, du hast Informationen. Dieser Mann hat Napoleon fast während dessen gesamter Leipziger Zeit begleitet. Näher als er war wahrscheinlich kaum jemand dran am französischen Kaiser. Herr Gabler, erzählen Sie, was haben Sie denn erlebt? Als Sachsenbosch zu Nordrhein-Wikinger Antwort. Losgegangen ist das schön am 14. am Donnerstag in Wolfsdrehen, die Wolfwitz. Da ging es gegen die Russen und Preußen, ein Teil blutig, aber erfolgreich für Kaiser. Zwei Tage später dann in Wachau, großer Angriff auf Verbündeten. Oberbefehlshaber Schwarzenberg, Fürst Schwarzenberg, Feldmarschall Karl von Fürst von Schwarzenberg. Den haben wir trotzdem geschafft behalten. Das lief gut durch die sächsische Kavallerie. Und dann hätte es gut ausgehen können, wenn der Büscher nicht. Właśnie jestem w krypcie. Przemny chód. Już jedę do wyjścia. Teraz jestem przed wejściem do środka. No way! It's
jest w tym samym miejscu, co było wcześniej, tylko że wyżej piętro. Całość przyjemnie się zwiedza, robi wrażenie. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to można wejść na samą górę jeszcze wyżej. Ale nie żałuję, że tu przyjechałem, tu pozwiedzać.